Cześć, nazywam się Petros Psylos, jestem elektronikiem i informatykiem, a znajdujemy się obecnie na mojej uczelni na Politechnice Białostockiej, gdzie w laboratorium prowadzę pracę nad elektroniką, sztuczną inteligencją, internetem rzeczy, kognitywistyką oraz wieloma innymi zagadnieniami. To są wszystko moje pasje i o tych pasjach chciałbym Państwu opowiedzieć. Żyjemy w świecie diametralnych zmian. Sztuczna inteligencja, blockchain, przemysł 4.0, internet rzeczy. Tych technologii jest bardzo dużo, o tym się bardzo często mówi, ale nie do końca wiemy, gdzie to możemy wykorzystywać w praktyce. Na tych tematach chciałbym się skupić podczas konferencji DPS Forum. Opowiem o praktycznych realizacjach wykorzystujących te technologie, wyjaśnię, jak te technologie działają, żeby Państwo mogli również wykorzystywać je w praktyce. Postaram się również przewidzieć nadchodzące trendy, co będzie za 10-15 lat, w jaki sposób cyborgizacja człowieka wpłynie na nas samych, albo komputery neuromorficzne na otaczający nasz świat. O tym wszystkim powiem podczas mojej prezentacji, ale nie będę w pojedynkę. Będzie ze mną mój towarzysz. Przedstawiam Państwu mojego robota społecznego. Cześć po robocie. Witajcie. 23 października zabieram Ciebie na Stadion Narodowy w Warszawie na DPS Forum. Cieszysz się? Tak, już nie mogę się doczekać. A byłeś kiedyś w Warszawie? Wiele razy, ale niestety jeszcze nigdy na stadionie PG Narodowym. No to będzie do tego znakomita okazja. My na pewno z Polobotem będziemy. Mam nadzieję, że Państwo również. Serdecznie zapraszam.